popularne i częste są referenda. Natomiast w przypadku Polski obecnie mamy do czynienia z demokracją pośrednią o charakterze partyjnym, dlatego że my, to nie my jako obywatele rządzimy, ale rządzą ci, którzy przez nas są wybrani, ale ci wybrani nie jako pojedyncze osoby, tylko jako członkowie ugrupowań zwanych partiami, czyli tak naprawdę w Polsce mamy demokrację partyjną i cały problem polega na tym, że partie, które rządzą, mają skłonność do tego, żeby rządzić dla swojego dobra, a nie dla dobra wspólnego całego państwa i całego narodu. I tu jest ta choroba, która nas w tej chwili trawi. Otwarty mikrofon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry pani, dzień dobry panie profesorze. Mam jedno konkretne pytanie. Czy prawdą jest, że ten pan profesor, który odkrył ten serwery pracujące na rzecz wyborów w Polsce, czy on już nie żyje? Bo to też taka wiadomość niesprawdzona i może pan wie coś na ten temat. Tak, tak. Profesor Urbanowicz nie żyje. Dostała ataku serca, taka jest oficjalna informacja na ten temat. Więc to tutaj był ten właśnie takie nałożenie się dwóch śmierci. No, z jednej strony profesor Szaniawski i zaraz profesor Urbanowicz, który był bardzo dobrze zorientowany właśnie w tym systemie bezpieczeństwa państwa i również funkcjonowania tego systemu informatycznego w przypadku wyborów i miał te rzeczy w ramach komisji, która związana jest z Prawem i Sprawiedliwością. Te rzeczy miały być właśnie omawiane i ujawnione i to tak się pośliznęło jedno z drugim. Ale można zrozumieć sceptycyzm wielu słuchaczy, prawda, wielu obywateli, którzy no już po prostu przestali wierzyć oficjalnym komunikatom, oficjalnym informacjom, ponieważ po katastrofie smoleńskiej mieliśmy tyle mylnych przekazów medialnych, przekazów bezpośrednio od polityków, którzy rzekomo zajmowali się tą sprawą, że teraz każda śmierć, każdy zgon, mamy niewyjaśnioną do końca śmierć Andrzeja Lepera, generała Petelickiego i teraz pojawiają się spekulacje na temat zgonu pana profesora Szaniawskiego, profesora Urbanowicza i trudno dziwić się tym ludziom, którzy nie do końca wierzą w te oficjalne wersje. Tak, zwłaszcza, że te oficjalne wersje to są takie, że zamknięto śledztwo. Tak. I tak naprawdę to wszystkie szczegóły, które by pomogły to zrozumieć, one się nie pojawiają. No, także tutaj, a druga sprawa to jest pewien system dezinformacji. Pamiętajmy, że takie Imperium Wschodnie, ono się wyspecjalizowało w systemie oszukiwania społeczeństwa, czy z tych społeczeństw, które leżą w kręgu ich dominacji czy zainteresowań. To jest system cały, więc mają swoich ludzi w mediach czy w polityce, którzy wypuszczają co jakiś czas fałszywe informacje i efekt jest taki, że w skali masowej następuje jakieś takie zamieszanie, bo pojedyncza osoba może sobie jakoś to zrekonstruować, pewne informacje odrzucić jako niewiarygodne czy niespójne, inne zostawić, ale człowiek, który nie ma czasu na analizę, tylko w przelocie słucha radia czy tak również tak, coś tam tu w internecie, tam gazeta, tam nagłówek, to jakby go zapytać, to on ma kompletny miszmasz w głowie, ale to jest ten człowiek masowy, który potem dokonuje wyborów i bardzo trudno jest potem z takim człowiekiem nawet prowadzić dialog, dlatego że on jest emocjonalnie, on dokonuje wyborów emocjonalnych z tych różnych wiadomości, a to nie jest ani spójne, ani też często nie zgadza się z rzeczywistością. No, ale ci eksperci, panie profesorze, od manipulacji i dezinformacji są również niestety ekspertami od śmiertelnych katarów, od różnych podróży, z których się nie wraca i tak dalej. Dlatego ja myślę, że to jakoś łączy się, to się wplata w ten cały obraz niewyjaśnionych zgonów i podejrzliwości wobec tych ludzi. Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że takie imperium, ono się nie liczy z życiem pojedynczego człowieka. To w ogóle to jest sprawa techniczna czysto, nic więcej. To nie jest sprawa moralna, to dla nich to nie ma żadnego znaczenia. Więc tutaj też trzeba z tym się liczyć, a z drugiej strony ze strachem, bo ci z kolei, którzy dochodzą jakoś do prawdy, no to boją się, zwyczajnie się boją z różnych powodów i o różne rzeczy się boją, w związku z tym nie zabierają głosu. Także widzimy, że tutaj następuje takie osaczenie społeczeństwa prowadzone w sposób bardzo metodyczny. Otwarty mikrofon. Dobry wieczór.
Halo, dzień dobry. Witamy pana. Dzień dobry panie Lucjo, dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. Mam takie jedno pytanie. Chciałbym się zapytać pana profesora, czy w naszym kraju nie rządzi dyktator? Bo ja na 100% jestem o tym przekonany, że jest to dyktator, który powoduje śmierć tylu osób, o których przed chwilą powiedziała pani Łucja Śliwa. I wydaje mi się, nie chciałbym być do końca przekonany o tym, że następną osobą będzie pan Macierewicz. Co pan na to, panie profesorze? No przede wszystkim nie można tak stawiać sytuacji, bo to nie wiadomo, czy to ma straszyć kogoś, czy coś. To jest, nasza postawa jest taka, że musimy robić to, co do nas należy, ponieważ to jest naszym obowiązkiem. A co będzie dalej, tego nikt nie wie. To wie pan, to jest, nie można na pewno ułatwiać, ale w tej chwili toczy się bardzo głęboka walka o Polskę, o nasz naród, o przyszłość i tutaj wszyscy, którzy to widzą, muszą znaleźć dla siebie miejsce, żeby w tym brać udział. A mówienie o dyktatorze to nie ma o tyle sensu, że naszym zadaniem jest odkrywanie bardzo skrupulatne i uzasadnione wszystkich elementów, które na to się składają, na tragedię smoleńską, a więc zarówno na sam przebieg, przyczyny i wszystko to, co miało miejsce, a z drugiej strony wskazywanie osób, które są na różne sposoby odpowiedzialne. Natomiast kto będzie tym dyktatorem, to jest w ogóle jeszcze inna kwestia. Natomiast jeśli zrobi się taki za duży skrót myślowy i od razu kogoś uczyni winnym, no to będzie niepoważne, to będzie zaraz ośmieszone. Dlatego tutaj podoba mi się praca komisji, którą kieruje poseł Antoni Macierewicz, że robi tego bez pośpiechu, bez emocji, ale tak precyzyjnie, jak to tylko możliwe. No ja tylko chciałam też wyjaśnić, ja absolutnie nie wskazywałam na nikogo i nie twierdziłam, że osoby, o których mówiliśmy, zostały zamordowane przez jedną osobę czy przez grupę ludzi. Ja tylko starałam się powiedzieć, że rozumiem sceptycyzm i wątpliwości czy też podejrzliwość ze strony niektórych osób, ponieważ historia uczy nas, że w przeszłości różne rzeczy się działy.